Cześć, witam Was w tym odcinku. Dzisiaj trafił do nas Ford Focus z 2004 roku. Samochód trafił po przeglądzie na wymianę dwóch wahaczy. Już Wam włączę lampkę, pokażę Wam, o które te wahacze chodziło. W zleceniu Magda miała zapisane te dwa wahacze i faktycznie one są uszkodzone, te tulejki. I tutaj jak najbardziej rozsądnie, logicznie jest wymienić cały taki wahacz, niż wyprasowywać z tego zgniłego elementu skorodowanego tulejki i wprasowywać ponownie. Bardzo często one już niestety nie mają tego swojego wymiaru i te tulejki nie trzymają się dobrze, dlatego tutaj w tych przypadkach jak najbardziej kompletne wahacze wymieniamy z jednej, jak i z drugiej strony. Tutaj tak samo widzicie, że jest wahacz i tulejka już się opiera praktycznie o to gniazdo. A tutaj jak widzicie, niestety, ale nie tylko na tym się skończyło, bo podczas takiego sprawdzania samochodu, jak do nas trafiło, to te wahacze były też tak naprawdę jednym z mniejszych problemów, bo dodatkowe usterki, które znaleźliśmy, to popatrzcie, sprężyny są całkowicie skorodowane i tutaj ta sprężyna jest już pęknięta. A z drugiej strony jak, panie Jaśku, też pęknięta, czy tu cała była? Cała. Tutaj sprężyna była cała, natomiast tutaj wedle technologii wymienia się oczywiście po obu stronach sprężyny, natomiast też już jej dużo nie brakuje, żeby pękła. Dodatkowo po takiej naprawie musimy ustawić geometrię. Kolejnym jeszcze czynnikiem nowe opony, tak żeby nie zdarły się po założeniu, po montażu na nowe letnie opony, też pasuje sprawdzić geometrię. A tutaj niestety geometria raczej nie była robiona bardzo długi czas, ponieważ po odkręceniu nakrętki ta śruba jest skorodowana w tulejce i nie mamy możliwości ruszenia jej, a tym punktem ruszamy na osi tylnej geometry, jednej jak i z drugiej strony w tych wahaczach, gdzie leżą sprężyny. Musimy uciąć te śruby, usunąć ten wahacz i założyć nowy wahacz. Tutaj jak widzicie też są tuleje prawdopodobnie albo bardzo dawno, albo nigdy nie były wymieniane z jednej jak i z drugiej strony. Tutaj też wszystko jest zniszczone. Do tego wymieniamy łączniki stabilizatora. Tutaj wiadomo, idealnie byłoby, jakbyśmy wymienili od razu górne wahacze, jakbyśmy wymienili tamte przednie tulejki, chociaż one były chyba kiedyś wymieniane, bo nie są w jakimś bardzo złym stanie, nie są idealne. Natomiast tutaj właściciel też prosił, żeby wymienić tylko to, co jest konieczne i niezbędne, więc to tylko robimy. Tutaj z własnej czystej ciekawości przeszedłem sobie, żeby zobaczyć, jak wygląda przód samochodu, nawet pod względem geometrii. Tutaj sobie popatrzyłem na te luzy, czy są jakieś zawieszenia. Tutaj luzów nie ma, więc tutaj będziemy mogli wszystko ustawić. Natomiast gorszy widok, który tutaj zobaczyłem, to popatrzcie, mamy tutaj krople płynu chłodniczego, tutaj jedną, tutaj drugą i bardzo duże wycieki oleju. Tutaj wydech jest cały polany olejem, to jest już bardzo niebezpieczne. Tam od góry, zobaczymy, o widzicie, wszystko jest zalane olejem z alternatora, nie z alternatora, ze sprężarki klimatyzacji, tutaj nam już olej kapie, wszystko zalane. I tutaj od strony rozrządu, od strony osprzętu, wszystko jest zalane olejem. Od samej góry, tutaj napinacz jest cały w oleju, alternator, jak widzicie, jest cały w oleju i cała ta powierzchnia od rozrządu jest wszystko zalane grubą warstwą oleju. Także oczywiście poinformuję o tym klienta, bo te wycieki są dosyć poważne. Też dziwi mnie, jak ten samochód przeszedł przegląd i tylko na przeglądzie poinformowali o konieczności wymiany dwóch wahaczy z tyłu, bo taki olej na wydechu według mnie jest niebezpieczny. Ogólnie na całym silniku takie wycieki są niebezpieczne. Tutaj są dosyć duże temperatury. O, tutaj płyn chłodniczy, następna kropla. Także
No, diagnosta może nie chciał źle, natomiast widzicie, w jakim stanie jest samochód. Popatrzcie, ile tutaj jest tej korozji. No, tutaj złączka też były kiedyś przewody, widać, dorabiane. Też ta złączka jest całkowicie skorodowana. Tutaj podwozie skorodowane. No i układ wydechowy. Wydech jest w takim stanie. On jest szczelny, co prawda, natomiast no, takie elementy wydechu odstają i też to w jakim stopniu zagraża bezpieczeństwo, chociażby jeżeli nam na autostradzie odpali taki kawałek blachy, przejdzie po nim, nie wiem, motocyklista, może uślizgnąć się i tragedia gwarantowana. Tutaj tylnia kołyska też jest w stanie, jakim jest. Natomiast nie nam oceniać, tutaj klient zadecydował, że dodatkowo wymieniamy te sprężyny, no bo ewidentnie jedna jest pęknięta. Dodatkowo wymieniamy te wahacze i dodatkowo wymieniamy te śruby, ponieważ nie ma możliwości ustawienia geometrii. No i w zasadzie tyle. Także zawsze podjedźcie też do mechanika, sprawdźcie, żebyście byli świadomi, w jakim stanie macie samochód. To, że ma auto przegląd, niestety, jak widzicie, nie świadczy o tym, że to auto jest w dobrym stanie. A według mnie przegląd powinien równać się z autem, które jest bezpieczne do poruszania i do którego nie ma na start jakiejś dużej dokładki. Także w tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam. Cześć!